Postanowiłem wezwać z Węgier syna mojego brata. Którego Szczodry osierocił. Chce. Mieszka Bolesławowica. Ożenić z ruską dziewczyną. Żonaty więc młodzieniaszek rozumnie postępował. Lecz wrogi pomyślności śmiertelny los w boleść zamienił wesele. Powiadają mianowicie, że jacyś wrogowie z obawy, by krzywdy ojca nie pomścił, trucizną zgładzili tak pięknie zapowiadającego się chłopca. Skoro zaś umarł młody Mieszko, cała Polska tak go opłakiwała, jak matka śmierć syna.
Lecz zamilczmy już w smutku za pogrzebanym chłopcem. A przejdźmy do radości z chłopca, któremu przeznaczone było panowanie. Pozgonię zatem króla Bolesława Szczodrego i innych braci. Sam jeden panował książę Władysław, który pojął za żonę córkę czeskiego Bratysława imieniem Judyta. A ta powiła mu syna. Trzeciego Bolesława. Którego sławić powzięliśmy zamiar. Modły świętego Idziego przyczyną narodzin jego. Jeśli Bogu tak się zdało, możemy wam opowiedzieć, skoro chcecie o tym wiedzieć. Doniesiono raz rodzicom, którym brakło wciąż dziedzica, by ze złota dali odlać co najrychlej ludzką postać. Niech ją poślą do świętego na intencję szczęścia swego. Bogu śluby niech składają posążek sporządzono, którym za syna przyszłego do świętego ślą Idziego. Złoto, srebro, płaszcze cenne oraz różne dary inne posyłają święte szaty i złoty kielich bogaty. Wnet posłowie się przez kraje, których nie znali, kiedy Galię już przebyli, do Prowansji wnet trafili. Posłowie nory latają, mnisi dzięki im składają, cel podróży swej podają oraz prośby przedstawiają.
Tedy mniejsi trzy dni całe pościli na Bożą chwałę. A czała syna. Takie były narodziny owego właśnie nazwanego Bolesławek. Ojciec zwał się Władysław.